Cześć, witam Was w trzecim odcinku podcastu Instytut Zbrodni. Dzisiaj zajmę się sprawą Hope Meek. Hope Meek urodziła się w mieście Liverpool w Ohio 26 stycznia 1977 roku. Już sam jej poród był z tych ciężkich. Odbywał się bowiem w ciężkich okolicznościach. Jej mama nosiła ją pod sercem więcej niż 10 miesięcy. W lutym 1994 roku Hope wychodzi za mąż za Briana, swoją młodzieńczą miłość. Rodzina Hope do dziś utrzymuje dobre kontakty z Brianem. 23 marca 1995 roku Brian i Hope witają na świecie swoje pierwsze dziecko, córeczkę, którą nazywają Jamie. Kiedy Brian został przeniesiony do New Mexico, poznali tam Jerry'ego i gdy małżonkowie się rozstali, Hope związała się z Jerrym. Para bierze ślub w grudniu 1998 roku. W tym samym miesiącu rodzi się ich synek, który dostaje imię po ojcu, więc nazywają go Jerry Jr. W marcu 2001 roku Hope rodzi córeczkę, której nadają imię Clea. No i przechodzimy do konkluzji, od czego to wszystko się zaczęło dziać. Tak, no już bardzo, bardzo źle. 21 luty 2002 roku, Valiant. Hope miała 25 lat, gdy zaginęła. Najdziwniejsze było to, że zaginęła ona ze swojego domu. Zginęła też w bardzo podejrzanych okolicznościach. Z domu nie zginęło absolutnie nic. No, nic, co do niej należało, co należało do rodziny Hope, jej męża, dzieci czy jej samej. No, kompletnie nic. Hope mieszkała w Oklahomie wraz z mężem i trójką dzieci. Mąż zeznał, że Hope zniknęła nagle i nie widział jej od 21 lutego 2002 roku. Dziwne było to, że jej zaginięcie nie zostało zgłoszone przez całe 5 dni. Rodzina Hope upierała się, że no przecież ona przenigdy nie zostawiłaby swoich dzieci, a miała ich już trójkę. To całe zaginięcie od początku wyglądało na jakąś głupią, bezsensowną grę. Hope miała w zwyczaju dzwonić do swojej mamy nawet po kilka razy dziennie. Tak samo sprawa wyglądała, jeśli chodziło o jej kontakty z siostrą. No, najzwyczajniej brak kontaktu z jej strony nie pasował absolutnie nikomu. Znali jej przyzwyczajenia, wiedzieli, jaka była przywiązana do dzieci. Hope zostawiła też swój ukochany samochód, okulary, no, rzeczy osobiste. Nic tu nie pasowało, by w jakimkolwiek stopniu można było przychylić się do teorii, że ona odeszła z domu z własnej woli. No bo tak sugerował jej mąż, który już 15 dni po jej zaginięciu wniósł pozew o rozwód. W czasie, gdy zaginęła, była zatrudniona w sądzie. Zajmowała się eskortowaniem więźniarek i więźniów z ich celi na sale sądowe. Studiowała też prawo kryminalne i całkiem niedługo miała już skończyć ten kierunek. Wszystko mniej więcej się jakoś układało. Dlaczego miałaby porzucać rodzinę? No owszem, takie rzeczy się zdarzają, ale tu nie było absolutnie żadnych przesłanek, by dać wiarę takiemu założeniu. Mąż, składając ten pozew o rozwód, zyskał pełne prawa do opieki nad dziećmi, nawet nad tą pierwszą córeczką, która nie była jego biologicznym dzieckiem. I w międzyczasie właśnie ten jej ojciec biologiczny, Brian, zrzekł się praw nad dzieckiem na rzecz matki Hope, żeby chciał, żeby to ona zajęła się i opiekowała małą Jamie. No ale tak się nie stało. Siostra Hope, Mary Jane, mówi, że Hope zawsze była przesłodka, bardzo rodzinna. No, była taką osobą, że nawet jak działo się coś okropnego, to gdy ona się pojawiała w domu, to od razu było jakoś tak jaśniej, była takim promykiem, swoją osobowością rozjaśniała każdą pochmurną sytuację. Siostry były dla siebie nie tylko siostrami, ale także takimi prawdziwymi, bardzo bliskimi przyjaciółkami.
Jak Hope poznała swojego męża Jerego, to w tym czasie jeszcze była żoną Briana, tak jak wspomniałam na początku. To, że oni mieli bardzo szybko dziecko, będąc jeszcze jakby nastolatkami, bardzo młodymi ludźmi, to trochę osłabiło ich tą wielką, młodzieńczą miłość. Czasami tak się zdarza. Nie mówię, że zawsze, bo to nie jest reguła, ale oni naprawdę byli bardzo, bardzo młodzi. Jeszcze nie do końca wiedzieli, czego chcą od życia. No, małżeństwo bardzo dużo czasu spędzało z tym Jerrym i w ten sposób coś ich połączyło. Rodzina Hope nie zdążyła się zorientować, gdy ta nagle powiedziała im, że coś między nimi jest, że coś ich łączy. No i wtedy właśnie zdecydowała się też powiedzieć, że to Jerego kocha i zdecydowała się, że zamieszka z nim w Oklahomie. Oczywiście zabrali ze sobą jej pierwsze dziecko ze związku z Brianem. Po jakimś roku, gdy na świecie pojawiło się już ich dziecko wspólne, przyjechali na Florydę odwiedzić rodzinę Hope. I wtedy właśnie jej siostra zauważyła, że Jerry jest takim zwyczajnym dupkiem. Źle odnosi się do Hope. Zauważyła, że na nią krzyczał i no nawet zwróciła mu wtedy uwagę, że nie życzy sobie, żeby w ten sposób zwracał się do jej siostry. Spędzili tam wtedy 5 dni, no i była jeszcze jedna rzecz, która rzuciła się w oczy jej siostrze. Jak sobie wszyscy siedzieli, oglądając telewizję, Jerry podszczypywał Hope. Było widać, że to jest takie złośliwe i bolesne. On był pewien, że nikt nie zwróci na to uwagi, nie wyłapie tego. Natomiast Mary Jane była wyczulona na takie zachowanie, gdyż ona sama doświadczyła przemocy w swoim poprzednim związku. Siostry naprawdę utrzymywały bliski kontakt, rozmawiały ze sobą po 5 razy dziennie przez telefon. Dzisiaj w dobie mocno rozwiniętego internetu, no pewnie przeniosłoby się to na jakiegoś messengera czy coś. A tak to wisiały na telefonie. Równie często obie dzwoniły do ich mamy. 17 stycznia 2002 roku Hope powiedziała siostrze, że w jej małżeństwie nie dzieje się najlepiej i że jest pewna, że chce wystąpić o rozwód i odejść od Jerego. Już na początku tego samego roku mówiła o przemocy, jaką on wobec niej stosuje. W Sylwestra rozmawiał przez telefon i siostra nawet słyszała, jak jej wygrażał. No, natychmiast zaczęła jej doradzać, żeby uciekała z tego domu, żeby go zostawiła, bo najzwyczajniej w świecie bardzo się już w tej chwili bała o siostrę. Hope powiedziała jej jednak, że tak nie może zrobić, bo wtedy wszystko straci. Miała ona na myśli przede wszystkim dzieci. Nie do końca jest zrozumiałe, dlaczego ona, będąc matką, miałaby je stracić przez to, że odeszłaby od Jerego. Hope miała taki plan. Chciała przyjechać na Florydę razem z dziećmi. Miała taką możliwość, aby przenieść się po prostu do Philly na Florydzie, więc o pracę nie musiała się martwić. Tak samo sprawa wyglądała, jeśli chodzi o szkołę dzieci. Też nie było tu najmniejszego kłopotu. Plan był taki, że na początek zamieszkałaby u mamy. Tak, zanim znajdzie coś dla siebie i dzieciaków. Jej mama wysłała jej nawet pieniądze na podróż zaledwie 2 dni przed jej zaginięciem. Rodzina myślała, że Jerry niczego się nie domyśla, no ale wiecie, no on się mógł zorientować. Mógł najzwyczajniej w świecie podsłuchać na przykład jakąś rozmowę telefoniczną. Czara goryczy w sercu Hope przelała sytuacja, gdy nakryła Jerego na zdradzie. O ile Hope no, już przywykła do tego, jak źle ją traktował i w zasadzie jak w wielu takich przypadkach no, przymykała już oko na to wszystko, tak tego nie zamierzała tolerować. No i trudno się tutaj jej dziwić. Kobieta zniesie dużo, no ale są jakieś granice. Ostatnia rozmowa między siostrami miała miejsce 20, czyli na dzień przed zaginięciem. Tak przyjmuje rodzina, bo oni uważają, że nie byłoby możliwe, żeby Hope nie nawiązała kontaktu, czy to z mamą, czy z siostrą właśnie. Hope podczas tej rozmowy powiedziała siostrze, że Jerry znowu się nad nią znęcał, że ją pobił. Pobił ją tak mocno, że nie miała siły wstać. Rodzina dzwoniła cały czas. Bardzo martwił ich ten brak jakiegokolwiek kontaktu, zwłaszcza po tym, jak mówiła, że była tak pobita, że ona nie miała nawet siły, by przykryć synka kocykiem.
Gdy rodzina próbowała wyjaśnić, co się dzieje, no w końcu zadzwonili na policję. 3 dni po tym, jak ostatni raz ktoś miał kontakt z Hope. Jerry powiedział policji, że Hope 10 minut wcześniej wyszła do sklepu. Tak naprawdę, co dziwiło wszystkich, to fakt, że nikt z pracy Hope nie zainteresował się tym, że ona się jakby nie pojawiła w pracy. Mimo że wiedzieli, że ona jest ofiarą przemocy domowej, niektórzy się starali jej nawet pomóc. Tak samo ludzie, z którymi studiowała, też wiedzieli, że ma takiego typu kłopoty. W tej sprawie było dokładnie 17 zgłoszeń o przemocy wobec niej. Wszystkie te zgłoszenia jakby w formie takich raportów papierowych były w domu siostry Hope, tak? Na wszelki wypadek. I mimo że dziewczyna mieszkała w innym stanie, w Alabamie, jej mieszkanie zostało splądrowane i właśnie te papiery zniknęły. Dodatkowo też porozrzucano inne rzeczy należące do siostry Hope, tak jakby to miało być jakieś ostrzeżenie. 4 dni po zaginięciu Hope, jej rodzina zgłasza to na policję, dodając, że dziewczyna była ofiarą przemocy. Rodzina pojechała do ich domu. Mary Jane powiedziała wtedy do Jerego, że no, martwiła się o ich dzieci, na co on odparował, że niepotrzebnie. Muszę tu jeszcze dodać, że mimo iż Hope podjęła decyzję o rozstaniu przez to, że przyłapała go na zdradzie, to ona była tą, która wyprowadziła się z domu. Wynajęła przyczepę na drugim końcu miasta, ale wróciła do domu na 3 tygodnie przed zaginięciem. Nie było zatem nic dziwnego w tym, że to Jerry nadal przebywał w domu, bo oczywiście kobieta nadal starała się ratować rodzinę i próbowała to jakoś uzdrowić, no ale znowu przyłapała go na kolejnej zdradzie. Z kim ją zdradził? Z Margaret, kobietą, która pracowała w pobliskiej galerii handlowej i co jest bardzo interesujące, ona zamordowała swojego męża Todda, z tym, że to było rok po zaginięciu Hope. Jeszcze muszę tutaj dodać, że ona zamordowała tego męża Todda i znaleziono po nim jedynie zęby. I powiem Wam szczerze, że nie zdawałam sobie sprawy dotąd, że to jest całkiem możliwe, żeby spalić szczątki tak doszczętnie. Wydawało mi się, że zawsze coś tam się jednak znajdowało. No w sensie, tyle już spraw kryminalnych słuchałam i oglądałam i zawsze jakieś tam kości zostawały. No i chyba zawsze najtrudniej było pozbyć się głowy. Wielu morderców je na przykład tam gotowało czy coś. No dobra, ale wracam do sprawy. Tutaj te dygresje takie niepotrzebne. Wybaczcie. Policja w Oklahomie w tej konkretnej sprawie dotyczącej zaginięcia Hope pracowała naprawdę na ogromnych obrotach. Bardzo się starali rozwiązać tę sprawę i nie było tu miejsca na jakąś opieszałość czy uniżanie ważności jakiegokolwiek elementu. Przede wszystkim słuchali oni rodziny, nie lekceważyli żadnych docierających do nich doniesień na temat Hope. Zastanawiano się, czy policja, która po zaginięciu Hope pojechała przesłuchać Margaret, zaproponowała jej może niższy wymiar kary, jeśli powie im, jakie ma informacje w tej sprawie. No, wiedząc, że ostatecznie została ona skazana tylko na 8 lat, tak właśnie mogło być. A przypominam, że to było rok po zaginięciu Hope, kiedy ona tego męża swojego zamordowała, zastrzeliła go, a jego szczątki spaliła w ogrodzie. Gdy rodzina rozklejała plakaty o zaginięciu Hope, w jakiś dziwny sposób one nagle znikały, no natychmiast wręcz. Mieli też problem, żeby zobaczyć się z jej dziećmi. Jakiś czas po tym, jak Jerry złożył ten pozew o rozwód, do ich domu wprowadza się nowa partnerka Jerry'ego. Wiemy tylko tyle, że była ona, znaczy jest, nauczycielką. Zastanawiające jest, dlaczego policja nie zbadała tego domu luminolem, nie przeszukali też tego domu z psami. Przeszukali go tak pobieżnie. Jedyne, co znaleziono, to jej rzeczy, które były częściowo zapakowane. Jerry był na tyle bezczelny, że po tym rozwodowym piśmie spakował już wszystkie jej rzeczy. Wszystkie. Gdy Hope zaginęła, jej dzieci były kolejno w wieku 6 lat, 3 lata i 11 miesięcy.
Jerry w żadnym momencie nie chciał współpracować z policją, ani myślał brać udziału w jakichkolwiek poszukiwaniach. Powtarzał w kółko, że ona odeszła z domu na własne życzenie. No ale gdy tylko odbywało się jego przesłuchanie, od razu załatwił sobie świetnego prawnika. Jerry opowiadał historyjkę, jak to on akurat był z dziećmi na kempingu, tylko że wrócili do domu, bo było trochę zimno. No kurde, no kto bierze trójkę dzieci bez matki na kemping w dodatku o tak zimnej porze roku? No przecież ten najmłodszy to miał 11 miesięcy, a to był przecież luty. I niby, że co, że w tym czasie Hope wyszła na te zakupy? No coś się tutaj nie kleiło. Sprawdzono, że Jerry 21 lutego, czyli w dniu zaginięcia jego żony, nie pojawił się w pracy. Policja miała w posiadaniu nagrania z kamer i widać na nich, jak Jerry kupuje w markecie Walmart, już zapomniałam, jak to się wymawia, przepraszam, dwie takie jakby plastikowe duże skrzynie, no nie wiem, jak to fachowo nazwać, które były mu według policji potrzebne, aby ukryć zwłoki żony. No bo jak miał wytłumaczyć, że to kupił? Po co mu to było? Akurat wtedy, 10 lat po zaginięciu Hope, aż 10 lat był na wolności. Sąd, biorąc pod uwagę wyjątkowo podejrzane okoliczności, w jakich Hope zaginęła, oraz to, co wyczyniał jej małżonek, jak bardzo utrudniał śledztwo i w ogóle te wszystkie jego krętactwa, no fakt był taki, że zaraz po tym, gdy Hope zaginęła, przesłuchiwano te dzieciaki. No i wtedy ta 6-letnia najstarsza córka Jamie mówiła, że rodzice się strasznie kłócili i kłótnia zakończyła się na tym, jak mama nagle ucichła. Potem już nigdy jej nie widziały, ani nie słyszały. Zeznała ona także, że owszem, oni jeździli na jakiś kamping z Jerrym, ale także pomagali mu wyciąć kawałek wykładziny, która gdzieś potem tam została wywieziona samochodem i on ją wyrzucił na którymś z wysypisk śmieci. Okazało się, że policja była w stanie to odnaleźć. Znaleziono na niej ślady krwi. Jerry według zeznań Jamie dokupił nowy kawałek tej wykładziny i oni to tak wspólnie zakleili, że wyglądało jak nowe. No po prostu wytnij, wklej, takie puzelki sobie zrobił. Jerry twierdził już też, że owszem, możliwe jest, że Hope opuściła rodzinę, mimo iż w domu zostały jej karty kredytowe, soczewki, okulary, no samochód na podjeździe, rzecz jasna, nie w domu. Ale utrzymywał on, że zanim wybrał się z dziećmi na ten kamping, to dał jej na zakupy $500 i według jego wizji ona sobie miała za tę kwotę ułożyć życia. No chyba nie, koleś. Bardzo długo nie wiedzieli, co zrobić z tymi zeznaniami. W końcu po 10 latach zrobiono wyjątek i sąd postanowił, zakładając, że z reguły małe dzieci nie potrafią kłamać albo po prostu z zasady tego nie robią, no to postanowili uznać te zeznania jako znaczące w sprawie. Bo po tych 10 latach dziewczynka nie bardzo pamiętała już co i jak i musieli użyć tych zeznań, które mówiła, jak miała te 6 lat. Ława przysięgłych, złożona z 7 mężczyzn i 5 kobiet, zadecydowała, iż Jerry jest winny zamordowania swojej żony Hope i został on skazany na dożywocie, bez możliwości wyjścia wcześniej. Bo wiecie, że jak interesujecie się tematyką true crime, a zakładam, że tak jest, inaczej by was tutaj nie było i w tej chwili byście mnie nie słuchali, to wiecie, że często jest tak, że jest dożywocie, no ale tam po iluś latach można się ubiegać o warunkowe przedwczesne zwolnienie. Nie do końca rozumiem w takim wypadku nazewnictwo, że jest to dożywocie, no ale okej, nie jestem prawnikiem, nie jestem reporterem, nie wiem, no wiem po prostu jak jest i wiem, że wy też wiecie. Muszę tu wspomnieć z kolei, że rodzina Jerry'ego twierdzi, że on jest niewinny i że nigdy nie mógłby nic takiego zrobić i że to Hope tak zdecydowała, że chciała odejść. Próbują tą tezę ugruntować tym, że do dnia dzisiejszego nie odnaleziono ciała Hope. Nie ma żadnego śladu, ani żadnych narzędzi zbrodni. No i tym to argumentują, że on na pewno jest niewinny.
Otworzyli oni nawet stronę na Facebooku Justice for Jerry. Jest, nadal działa, możecie sobie zajrzeć i poczytać te wymiany wiadomości z ludźmi, którzy piszą, że Jerry jest mordercą i na to rodzina odpowiada, że nie, Jerry nie jest mordercą, to Hope jest winna, bo ona nie była taka święta, tak no bardzo, bardzo brzydko o niej piszą. Nie to, żebym zachęcała do tego, że to jest reklama i to jest fajne, że możecie sobie poczytać, że tam źle o niej piszą, no natomiast jest to ciekawe, te ich argumenty, które oni tam nagle wyciągają, takie absurdalne totalnie. Zresztą, no jak sobie poczytacie, to, no, to pewnie przyznacie, że to rzeczywiście tak jest. Ja tutaj powiedziałam Justice for Jerry, to się tak nazywa, natomiast jeszcze linka wrzucę Wam oczywiście w źródłach, w opisie. No i co, no? I mnie osobiście wkurza podkreślanie przez rodzinę Jerry'ego, że przecież on był wychowany w chrześcijańskiej rodzinie, no i nic takiego nie miało prawa mieć miejsca. No wow, jest chrześcijaninem, więc będzie uczciwy. Kurde, no ileś lat temu to może można było tak jeszcze założyć, że tak będzie, ale jak ktoś ma olej w głowie, to wie, że to nie jest żadna definicja i żadna gwarancja. No cóż, to jest już koniec tej smutnej historii. Hope w wieku 25 lat straciła życie, a jej trójka dzieci straciła matkę. Może Wam się wydawać, że ja przedstawiłam tą sprawę nieco stronniczo, no ale niestety tak myślę, że za dużo jest tu dowodów świadczących o winie Jerry'ego. Nie odnaleziono ciała, to prawda, no ale to przecież jako fani true crime wiecie doskonale, nie jest jedyny taki przypadek. I można kogoś skazać, nawet jeśli się tego ciała nie odnalazło. Rodzice Hope cały czas update'ują stronę mającą upamiętnić Hope, też Wam ją podlinkuję. Sponsoruje ją jej siostra Mary Jane. Natomiast na Facebooku, na Memorial, wrzucają zdjęcia dzieci Hope, a także jej siostrzenic i, no i w ogóle rodziny. Starają się, aby pamięć po Hope nie znikła. Ta sprawa jest w 75% rozwiązana, bo bazujemy na domyśle i zeznaniach tej córeczki. Ja dopuszczam jeszcze myśl, że być może Jerry niekoniecznie chciał ją zabić. Jakby nie założył sobie z góry, że kurde, zabiję ją, będę miał święty spokój. Ale że na przykład wtedy, jak się tak kłócili, no to być może, no nie wiem, szarpnął ją, popchnął i ona na przykład... Albo uderzył ją za mocno i ona się uderzyła na przykład upadając w tył głowy czy coś takiego. No nie wiem. Bo z drugiej strony nie daje mi spokoju ta cała Margaret, która rok później zabija swojego męża. Były takie teorie, zwłaszcza wśród ludzi, którzy pracowali z Hope, że no, prawdopodobnie to mogła być taka opcja, że oni sobie wymyślili, że chcą być razem, w związku z czym muszą się pozbyć najpierw jednego, potem drugiego. I takie same domysły krążyły wśród ludzi, którzy pracowali z Margaret w tej galerii. Także no tutaj mamy dwa fronty i oni się tak ze sobą ścierają. Tu jest Justice for Jerry, a tu jest Remembering Hope i jedna strona drugiej stronie odpowiada na różne rzeczy, no. Jerry siedzi w więzieniu i ja uważam, że dobrze, że to jest jego miejsce. Strasznie smutna jest ta historia, no bo no 25 lat dziewczyna dopiero co zaczynała życie, no i te dzieci maleńkie. I w ogóle to, że były te sygnały, że ona wcześniej, że ona jakby, no bo często jest tak, że coś takiego się dzieje i potem nagle wszyscy robią takie wielkie oczy i mówią: przecież to była taka zgodna rodzina, a tutaj jakby no nie, no było te 17 zgłoszeń. Można było coś zaradzić. Ja mam wrażenie, że może to jest dlatego tak trudno, raczej było trudniej, no że te Stany są takie wielkie i to nie jest taka kwestia jak na przykład u nas w Polsce, przejechać z miasta do miasta i tam pomóc w takiej sytuacji. Czy zareagować, no a tam to już no, była taka wyprawa spora i nie zawsze możliwa, bo też ciężej jest tam dostać wolne w pracy.
No nic, na tym kończę. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście odcinka do końca. No i już z tego miejsca chciałam Wam powiedzieć, że ten podcast Instytut Zbrodni już niedługo pojawi się w aplikacji Empik Go, więc nie tylko będzie na Spotify, na Deezerze, Apple Podcast i na YouTubie, ale także Empik Go. Dziękuję Wam bardzo, że mnie słuchacie. No i zachęcam do subskrypcji kanału na YouTubie i polajkowania profilu Instytut Zbrodni Podcast na Facebooku. Trzymajcie się i do następnego.